Filip Lewandowski, Memarox i zwycięska Lil Masti. Gratulacje. Siemano. Ej, właśnie patrzę, że jest już północ. Jest już północ. Ja pierdolę, aż to sno. Jak smakuje to zwycięstwo? No tak! Nie, no nie wierzę w to jeszcze. Ja muszę, wiesz, iść na aftera. Chociaż nie wiem, w ogóle nawet nie mam ochoty iść na aftera. Okay. Mam ochotę usiąść, obejrzeć przede wszystkim tą walkę. Chcę to obejrzeć. No. Ogromne osiągnięcie. Dziękuję. Czymś cię Ewa zaskoczyła jakkolwiek? Nie wiem, wszystko raczej było tak, jak sobie wizualizowałam. Widziałam, że wiesz, tak rozkminiałam sobie to jeszcze w szatni przed wejściem, że będzie bała się tych moich wejść w nogi, więc będzie ten boks miała taki, wiesz, niepewny. I tak było. I tak było. Ja sobie wizualizowałam krucyfiksa już w pierwszej rundzie, był w trzeciej. W sumie zajebiście, okay. Bo też sobie teraz doświadczenia tak nabrałam, te trzy rundki. Kiedy już miałaś ten krucyfiks i biłaś, to wiedziałaś, że sędzia przerwie tę walkę? Tak. I co wtedy pomyślałaś? Że jak ja zacznę krucyfiksa, to już koniec, nie odpuszczę. Ewa mówi coś o rewanżu, ale ty, jak rozumiem, nie jesteś zainteresowana. No właśnie, dopiero zawalczyłyśmy, no. Dopiero, wiesz, miała swoją okazję. Nie, no do widzenia, dziękuję. Ja teraz chcę, wiesz, ja chcę walkę z facetem. Mocny statement, a dlaczego tak? No bo tak. No bo chcę być pierwszą, wiesz, taką zajebistą, frykową laską, która zawalczy z facetem i wygra. I kogo byś widziała? Jako rywala oczywiście. Kilka jest osób. Tak? A to ciekawe. Najpierw muszę dogadać z organizatorami, dopiero będziemy gadać. No przecież wszystkiego nie zdradzimy. Wiesz, ja w ogóle czuję się, jakbym się dopiero rozgrzewała na tą walkę. Myślisz, że Hajlik się zgodzi na walkę z facetem? Zobaczymy. Ale te nazwiska już masz, tak? Na razie oczywiście nie zdradzisz mi ich, ale w głowie są. Tak jest. A to bardzo ciekawe. Polacy? Tak. No dobra. Nie ciągnij mnie za język, pogadajmy o waleczce. No właśnie, o tej waleczce, ale nie wyglądasz, jakbyś się biła. Wiesz, żadnych jakichś tam, nie wiem, rozcięć, siniaków. Mam tylko kolanko trochę obtarte, trochę szczypie. Słuchajcie, no nie ma co mi odejmować. Nie ma co też odejmować Ewce. Ja czułam, że po prostu jestem tak dobrze przygotowana, nie miałam strachu, nie miałam stresu. W szatni mówię trener, że ja się nie stresuję, bo jesteś dobrze przygotowana fizycznie, mentalnie. Fizycznie z trenerem Szyszką zrobiliśmy taką robotę, że ja na każdym treningu ryczałam, oni mnie napieprzali z całej siły, ja ryczałam, aż w końcu przestałam ryczeć. Aż w końcu po prostu to ja zaczęłam ich napieprzeć. No i przede wszystkim z Rafałem Mazurem, z Jaskiniowca, mój mental żelazny, nad którym po prostu mocno pracowaliśmy. Jak ja się na początku dowiedziałam, że walczę z mistrzynią świata, to ja, wiesz, trenerze, mdleję. A po dwóch miesiącach sami widzieliście zresztą moje podejście. Ja czułam się po prostu jak zwierzę, które idzie zrobić swoją robotę, zjeść ofiarę. No bo właśnie, proszę bardzo, gratulacje. Dumny jestem z ciebie. Ja z ciebie też. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Tak jest. Piękna sprawa. Dużo dostajesz telefonów, SMS-ów, takie filmy? Właśnie chcę wszystko poczytać, ale spoko. Zaczekamy z tym. Podałyście sobie te ręce w końcu, czy nie? No tak, wiesz. Czyli na kawę nie idziecie? Nie. Ja nie. Mi się bardzo nie podobało to niesportowe podejście. Show, fajne, dymy fajne, ale takie, wiesz, niesmaczne. Oglądałem tę walkę i tak sobie pomyślałem, to nie jest boks, w MMA trzeba wyjść i po prostu się napierdalać, że tak powiem. Tak, to jest brutal. Tak. Dlatego ja sobie wizualizowałam przez 2 miesiące krucyfiksa, bo krucyfiks jest tak brutalny, że to jest po prostu już czyste, wiesz, tylko słychać pisk, nie? A ja już, wiesz, na koniec naprawdę nie miałam siły, ale to było już takie młotki. Siemka? Nie, jest Kornik z nami. A słyszałaś doping? Nie, już na koniec nie słyszałam. Na koniec nie słyszałam. A jak wygrałam, to też byłam taka jeszcze, wiesz. Ja dalej jestem jeszcze na tej walce, wiesz. Ja chcę sobie to obejrzeć, przeanalizować wszystko. No trzeba nad kondycją popracować, to na pewno. Bo druga runda była taka, wiesz. No czułam, że i jej, i mi tak spadła energia. Słyszałem teraz, że Ewa mówi, oczywiście nie tłumacząc się, że miała chyba kontuzję kolana, ale pewien tego nie jestem. A, ja też to słyszałam przed walką. Tak, takie miałeś przecieki? Tak, jakieś przecieki miałam, ale wiesz, no co, wymówki, tak? No, wiesz, nie wiem tego.
Ja miałam też kilka kontuzji, o których nie mówię i to nie, to wiesz, nie. To z Alligatores, tacy życzliwi niektórzy zawodnicy, że tam mówili o tej kontuzji? Nie, ja nie wiem, kto to powiedział, ale mi, wiesz, w moim klubie to opowiedzieli. Ale to też mi powiedzieli dopiero wczoraj. High League, Wysoki Lot będą numerem jeden na polskiej scenie? Będą, tak jest, wierzę. A dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Pięknie, wszystko ode mnie, raz jeszcze gratulacje, no i bez świętuj. Dzięki bardzo, dzięki kochani. Bardzo dziękuję.